Twoja telewizja. Mazowsze TV. Piłkarski piknik rodzinny to już tradycja w naszym klubie, która wpisała się już do naszego kalendarium wydarzeń organizowanych przez Klub Sportowy Błonianka Błonie. To już trzecia edycja naszego pikniku. Mamy nadzieję, że kolejne edycje będą również udane jak ta. Piknik rodzinny jest swego rodzaju czasem podsumowań piłkarskiego sezonu. W tym roku w rozgrywkach młodzieżowych udział wzięło 7 naszych zespołów, które myślę, że spełniły pokładane w nich oczekiwania, sukcesy sportowe były. Również nasza zawodniczka Kinga Puchalska dostała powołanie na kadrę Mazowsza, także to też jest wielki sukces, także Kindze również jej rodzicom gratulujemy. Ta fantastyczna impreza, która dzisiaj się odbywa tu i teraz, nie byłaby możliwa bez ogromnego zaangażowania władz klubu Błonianka, rodziców i wszystkich trenerów i pracowników klubu Błonianka. To dzięki nim właśnie ta fantastyczna impreza miała możliwość odbycia się w takich warunkach, jakie wszyscy mogli zobaczyć i uczestniczyć w tej imprezie. Oczywiście przy korzystaniu z fantastycznej pogody, jaka jest w dniu dzisiejszym. Klub Sportowy Błonianka to jest już bez mała 100 lat tradycji. W roku 2017 będziemy obchodzili stulecie tego klubu, który jest jednym z najstarszych klubów w Polsce, a na pewno jednym, a chyba najstarszym klubem na Mazowszu. Jeszcze nie tak dawno ten klub nosił nazwę Robotniczego Klubu Sportowego Błonianka, sponsorowanego przez zakłady Mera Błonie, i to był jeden z najbardziej złotych okresów działalności tego klubu. Miał w swoim składzie takie sekcje jak podnoszenie ciężarów, lekka atletyka i oczywiście piłka nożna, która zawsze była wiodącą sekcją tego klubu. W przyszłym roku Klub Sportowy Błonianka obchodzi stulecie. Klub Sportowy Błonianka razem ze swoimi partnerami, czyli gminą Błonie, zespołem szkół Melchiora Wańkowicza w Błoniu, jak również z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Błońskiej, planuje bogate kalendarium. Kalendarium tak naprawdę jest otwarte. Będą przeważały oczywiście wydarzenia o profilu sportowym, ale również nie zabraknie wydarzeń kulturalnych oraz historycznych. Natomiast nie będę zdradzał jeszcze szczegółów, będzie to niespodzianka. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, kalendarium jest otwarte, także zapraszamy wszystkich z ciekawymi pomysłami. Może znajdą one się w kalendarium wydarzeń, które planujemy na przyszły rok.
Urząd Miejski w Błoniu zawsze finansował sport na terenie gminy Błonie i również klub Błonianka był finansowany, jest finansowany i będzie finansowany z budżetu gminy. Jednym z fundamentalnych i takich sztandarowych pozycji w gminie Błonie stojących po stronie finansowania sportu jest obiekt, który znajduje się za nami, a mianowicie wspaniała budowa, która będzie uzupełnieniem infrastruktury tego boiska, na którym stoimy, a mianowicie zapewnienie fantastycznych warunków, jeżeli chodzi o pomieszczenia biurowe, jeżeli mówiąc o pracownikach klubu Błonianka, natomiast zabezpieczenie od strony infrastruktury takiej jak szatnie, natryski, sauna, siłownia i wiele, wiele innych pomieszczeń znajdzie się właśnie w tym budynku, który jest za nami i w tym roku planujemy otwarcie tego budynku. Dzisiejszy piknik rodzinny jest współfinansowany ze środków gminy Błonie w ramach konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Także dziękujemy gminie Błonie za uznanie naszej oferty oraz przydzielenie środków finansowych. Dziękujemy również zespołowi szkół Melchiora Wańkowicza jak corocznie za pomoc w nagłośnieniu imprezy. Ponadto dziękuję także wielu sponsorom, którzy przekazywali nam produkty na tą imprezę. Ten rok jest również niesamowity pod kątem wolontariuszy, którzy wzięli udział w organizacji dzisiejszego wydarzenia. Dziękuję członkom klubu, dziękuję piłkarzom drużyny rezerw, którzy się licznie stawili i prowadzą dzisiejsze konkurencje. Dziękuję także rodzicom oraz innym przyjaciołom klubu, którzy przyłączyli się do naszego wydarzenia. Pragnąc dziękować wszystkim za organizację tego dzisiejszego festynu, składam jak najlepsze życzenia rodzicom, dzieciom i oczywiście głównym organizatorom tego festynu, a mianowicie klubowi Błonianka, fantastycznych wakacji, cudownego wypoczynku i wiele energii, która pojawi się we wrześniu, kiedy będziemy rozpoczynać nowy sezon. Twoja telewizja. Mazowsze TV.